Psychologia cen i postrzeganie cen przez klientów ma kluczowe znaczenie. I dlatego też pokażę Wam pewną technikę, która sprawiła, że wielu klientów jest zainteresowanych zakupem danego produktu, dlatego że została zaprezentowana w odpowiedni sposób pewna cena tego produktu. Zobaczcie zresztą sami. Jak widzicie, na tej wyspie w centrum handlowym były przedstawione żelki, cukierki, różnego rodzaju inne produkty. I została zastosowana technika pricingowa, e, która nazywa się przeliczenie na 100 gram. Zamiast podawać cenę 89 zł za kilogram, była pokazana cena 890 za 100 gram. Dlaczego? E, dlatego, że zobaczcie klienci, e, którzy będą chcieli dokonać zakupu, akurat e, tych żelków, rzadko kiedy kupują na kilogramy. E, rzadko kiedy kupują, po poproszę, kilogram e, żelków. Zwykle to jest garść albo ta łopatka, która została tam przy każdym produkcie umiejscowiona. Dlatego też klienci kupują 50 gram, może 100 gram i dla nich bardziej intuicyjną ceną jest właśnie w przeliczeniu na 100 gram 8,90 niż cena za 1 kilogram i podanie ceny 89 zł. Dzięki temu klient podejmuje tą decyzję w taki sposób odpowiedzialne, wiedząc, że nie musi sobie przeliczać, kiedy kupuje małe ilości, ale e, to stoisko pokazało, ile to będzie około e, kosztować. E, ta technika jest stosowana również w sklepach spożywczych, gdzie są podane ceny za na przykład e, ser nie, sto, nie e, kilogram, tylko 100 gram, na e, cukierki luzem, ciastka luzem. E, we wszystkich tych miejscach, kiedy klient nie kupuje całych kilogramów, tylko kupuje mniej. Mniejsze ilości. Ta technika ma świetne zastosowanie. Warto ją stosować. Chciałem Cię zaprosić do specjalnego kursu który nazywa się Top 10 Taktyk Cenowych, które zwiększą marżę w Twoim punkcie sprzedaży. W tym kursie będę opowiadał o najczęstszych błędach stosowanych przez detalistów. Omówię, dlaczego dźwignia pricingowa jest najtańszym sposobem zwiększenia rentowności i zyskowności w Twoim punkcie sprzedaży. Omówię najbardziej popularne techniki sprzedaży, narzędzia, które sprawią, że klienci z jednej strony będą mieli pozytywny wizerunek cenowy Twojego sklepu, a z drugiej strony będziesz mógł na tym więcej zarabiać. A na końcu pokażę, jak praktycznie te taktyki cenowe zastosować w Twoim punkcie sprzedaży na podstawie analiz, od grup produktowych przez rodziny asortymentowe do konkretnego produktu i w jaki sposób to się przekłada na zwiększenie marży w Twoim punkcie sprzedaży. Zapraszam Cię gorąco na ten wyjątkowy kurs, który poprawi rentowność. Twojego sklepu! Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to daj lajka, zasubskrybuj ten kanał albo wyślij znajomemu, którego zainteresuje ta wiedza. I zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka.